Hej kochani, zapraszam Was na kolejny film i dziś będą nowości kosmetyczne. Nowości w mojej kosmetyczce, nowości w mojej paletce, której jeszcze nie mam, ale kiedyś będę mieć. Jest tutaj sporo palet, więc nie przestraszcie się, bo tych kosmetyków jest naprawdę bardzo dużo. Czeka mnie dużo testowania, teraz jest wiosna i dużo marek wypuściło nowości, dostałam też sporo prezentów. Sporo kupiłam, zaczynamy od początku. Zacznijmy od Too Faced. Przysłali mi nową maskarę Better Than Sex w tej wersji wodoodpornej i mam zamiar zabrać ją na wakacje. Nie wiem, czy widzieliście na kanale Candy Johnson cudowną reklamę z jej udziałem właśnie tej maskary. No, jestem po prostu pod wrażeniem całej oprawy, jak Candy wyglądała. Ja w ogóle miałam przyjemność poznać Candy Johnson 2 lata temu w Los Angeles i jest taką samą fajną dziewczyną na żywo. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji, która jest taka różowa, ta ma na sobie kropelki wody. Jest właśnie, no jest cudowna, po prostu cały design jest cudowny. Mam nadzieję, że fajnie działa. Tę maskarę kocham, jeżeli chodzi o wykończenie, natomiast jest nietrwała, a supuje się i mówią to wszyscy. Także, no, zdania są tu podzielone. Ja bardzo ją lubię właśnie, jeżeli chodzi o wygląd na rzęsach. Nowa maskara zabieram na wakacje, a do tego dostałam też maskara Melt Off i to jest do usuwania maskary. To jest olejek do maskary wodoodpornej. I tutaj mamy napisane, że 97% powiedziało, że z łatwością ściągnęło maskarę wodoodporną i że rzęsy wydawały się później bardziej oczyszczone. I jest to coś takiego, jeszcze czegoś takiego nie widziałam. To również jest Too Faced. Pokrywamy tym rzęsy. Normalnie jest tutaj szczoteczka, pokrywamy tym rzęsy i po chwili ścieramy. Czekamy 60 sekund i po chwili ścieramy. Chcecie, to zrobię Wam test na żywo, jest to bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to działa, ja nakładam dużo maskary, więc mam pewne wątpliwości, ale zobaczymy. I kolejną rzeczą z Too Faced jest Lip Injection. Też zamówiłam sobie, żeby nie po to, żeby musiała powiększać usta, ale żeby sobie przetestować. Szusz robiła tego test i u niej się za bardzo nie sprawdziło. Zobaczymy, jak sprawdzi się u mnie. Nie jest to produkt tani, ale jedna z moich ulubionych youtuberek, tutaj takich makijażowych, Time the Infamous, właśnie jej używa i uwielbia i zawsze przed każdym makijażem ją nakłada, później ściera i później dopiero pomadka. Także przetestuję sobie z chęcią i kupiłam sobie coś do porównania właśnie tego Lip Injection. Poszłam do Rossmana i kupiłam sobie serum z Eveline, takie ze strzykawką, które ma działać 5 minut. To jest serum, które też wysłałam do Tomi z Izraela i wygląda tak. I zrobimy sobie po prostu tanio kontra drogo z tymi dwoma produktami i zobaczymy, czy produkt za 15 zł, czy produkt za nie wiem ile on kosztuje, pewnie około stówki, działa lepiej. Przekonamy się. Także to są moje nowości do ust i z Too Faced. Teraz może przejdźmy do pojedynczych palet. Mam tutaj moją paletkę. To nie jest ta paletka, to jest jakaś inna paleta, z której wyrzuciłam cienie, bo były bardzo kiepskiej jakości. Chińska paletka. I wsadziłam tutaj cienie Glitter Injections. I mogliście już te cienie widzieć na naszym wyzwaniu, na Glitter Challenge, które robiłam z Darkiem na jego kanale. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to Was odsyłam. Cienie są niesamowicie napigmentowane, są to tak naprawdę zbite brokaty, takie, można powiedzieć, płynne. Niesamowite kolory. Zrobię Wam tego test na żywo, raz już miałam to na filmie i średnio Wam się podobało, natomiast ja muszę jeszcze sobie to popróbować. Opakowanie, w którym przyszło, pozostawiało wiele do życzenia, więc musiałam przełożyć do czegoś innego. Na szczęście wszystko było przymocowane do palety, do takiej, wiecie, do takiego paska magnetycznego i po prostu przekleiłam sobie to do takiej palety. Także zrobię test na żywo. No, wygląda to cudownie, jak widzicie. Skusiłam się na Instagramie, śledzę Glitter Injections na Instagramie i po prostu kolory, i to jak połyskuje, no musiałam to mieć. Nie jest to taki kosmetyk na co dzień, ale na jakieś wyjścia, no musiałam się skusić, po prostu musiałam. I ostatnio też Maksineczka mówi, że żebym dała znać, czy działa, czy nie, to może sobie kupi. Jest dużo kontrowersji w związku z tą firmą, bo część osób pokazała, że zaczęły im gnić te cienie, że te formy, do których wlane są właśnie te brokaty, nie spełniają norm. Nie wiem, nie mam pojęcia. Kupiłam, bo mi się podobało strasznie i stwierdziłam, że przetestuję. Bardzo ciężko schodzi, także na pewno będzie test tych brokatów. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, jest Anastasia Contour Cream Kit. I to kupiłam, bo moja siostra kupiła i ja też chciałam mieć. Okazało się, że tą, którą miałam w domu i przywiozłam ze Stanów, to jest wersja pudrowa, a nie kremowa. Ja Wam obiecywałam już dawno test, a ja patrzę, a ta wersja jest pudrowa. Wzięłam po prostu zły produkt w Stanach. Paleta wygląda tak. Co to? Jest to paleta na mokro, do konturowania na mokro. Już tutaj klasyczna na Instagramie, to jest po prostu klasyk totalny. I będę to testować na żywo na 100%. Na razie nie ruszam tej palety pudrowej z Anastazji, no bo mam moją paletę z Too Faced, więc jak skończę Too Faced, to otworzę tamtą. Natomiast chętnie przetestuję Wam właśnie tę paletę i zobaczymy, czy tak naprawdę fajnie się nią konturuje buzię. Także to też moja nowość. Kolejna nowość dostałam od Tomi z Izraela, paleta Smashbox Double Exposure.
Ona miała dwie takie palety i mi jedną wysłała i ostatnio użyłam tych cieni kilka razy. Są fajne, natomiast trochę się sypią i muszę spróbować ich na mokro, bo tutaj producent też zaleca, żeby spróbować na mokro, bo podobno wykończenia są zupełnie inne. Także to też sobie przetestujemy. Dużo testowania nas czeka. Jak tu patrzę, naprawdę dużo. Jeżeli już jesteśmy przy Smashboxie, to dostałam od nich kilka kosmetyków w kilku przesyłkach. Oni po prostu no, biorą sobie mój adres pod filmami, pod każdym moim filmem jest adres, na który można mi coś wysłać i wysyłają mi różne nowości. I dostałam właśnie kilka kosmetyków do przetestowania i zrobię osobny film po prostu o Smashboxie, bo kosmetyków mam już dużo, wystarczy mi do testu. Mam tutaj produkt do brwi. Jest to wprawdzie produkt dla brunetek, ale kolor mi się podoba. Jest to taki puder do brwi, podobno widzieliście z Sephory. I tutaj też możemy zrobić tanio kontra drogo, bo ten z Sephory kosztuje 36 zł, ten jest trochę droższy. Także porównamy sobie po prostu te pudry. I zrobię osobny też test Smashboxa, bo mam już paletę, tą Double Exposure, mam produkt do brwi. Wiem, że w przyszłym tygodniu przyjdzie mi też kilka innych kosmetyków ze Smashboxa, więc wtedy zrobię Wam duży test. Wczoraj dostałam też ogromną przesyłkę ze Smashboxa. To są nowe pomadki. Jak ja to otworzyłam, słuchajcie, nigdy nie dostałam tyle szminek naraz. Otwieram. Tutaj taki jakby, wiecie... kolory pokazane i myślałam, że to chodzi o ten produkt, bo to jest produkt Instamat i nakłada się go na dowolną szminkę zwykłą, połyskującą i robi się z tego szminka matowa. To też trzeba przetestować. No takich nowości jeszcze nie widziałam. Powiem Wam, że w tym roku naprawdę dużo ciekawych kosmetyków powstało i w zeszłym i dostałam całą linię pomadek matowych. Jak ja to zobaczyłam, Darek to zobaczył, mówił wow. Zobaczcie, cała gama pomadek matowych ze Smashboxa. Chcecie też na żywo, pokażę Wam każdą pomadkę osobno, zobaczymy jakie kolory. Może Wam się to przyda, może będziecie się przymierzać do zakupu i chcecie zobaczyć jak te pomadki wyglądają. Można je oczywiście zamawiać na stronie Sephory, ale lepiej, żeby ktoś pokazał to na żywo jak wygląda. Także myślę, że po prostu nagram test. No coś cudownego, piękna przesyłka, naprawdę bardzo dziękuję. Kolejne kosmetyki, dalej mam Sylweko. Wczoraj kupiłam sobie peeling, pomadkę z peelingiem, polecałyście mi to, to kosztowało 10 zł. I to jest po prostu pomadka z peelingiem cukrowym. O taka, użyłam już kilka razy, działa naprawdę fajnie. W smaku jest taka trochę cynamonowa, można powiedzieć. Nie, olej ze słodkich migdałów, migdałowa bardziej. Ostatnio Ania na kanale Stylowo TV, który należy do mnie, Ania dla mnie robi filmy, robiła taką pomadkę, więc jeżeli chcecie ją zrobić w domu taniej, z jakiejś pomadki, która Wam nie pasuje, czy nie używacie, możecie to zrobić sami, nie musicie kupować specjalnie pomadki z peelingiem. Podlinkuję Wam ten film na dole, zobaczcie sobie koniecznie, jak zrobić samemu pomadkę z peelingiem. Jeżeli chodzi o Clinic, dostałam bardzo dużo nowości do testowania i do tego będą osobne testy, bo tutaj Wam wszystkiego teraz nie pokażę, przede wszystkim podkłady, maskary i będziemy robić sobie porównania, ale chciałabym Wam zwrócić uwagę na perfumy Clinic Happy in Bloom. Jeżeli lubicie wersję klasyczną Clinic Happy, to Wam to się na pewno spodoba, ta jest bardziej kwiatowa, jest bardzo świeża, jest tutaj dużo nut takich lekko ogórkowych, ale też kwiatowych, więc bardzo mi ten ogórek tutaj nie przeszkadza. Nie trzyma się jakoś zawrotnie długo, to jest tak naprawdę bardzo wakacyjny zapach, nie jest ciężki, ale można w ciągu dnia się dopsikać, to jest fajne poręczne do torebki. Bardzo mi się podoba ten zapach, naprawdę świetny właśnie na wiosnę, lato. I drugi zapach, który Wam pokażę, dostałam od Olfactory. Bardzo dziękuję, Doroto. Ostatnio byłam na jej urodzinach i przyniosła mi ten zapach. Na swoich urodzinach własnych, więc coś nie tak. Dostałam od niej zapach Police. Ten właśnie w wersji Queen, bo ostatnio wrzuciłam na Instagrama i powiedziałam, że się nad nim zastanawiam. Widziałam go w Rossmanie, oczywiście czaszka przykuła mój wzrok, czaszka w koronie i Dorota stwierdziła, że mi go podaruje, bo miała go akurat w domu i dostałam od niej ten zapach. I to jest zapach ciężki do opisania, musicie iść do Rossmana i sobie go powąchać. Zapach bardzo kobiecy, bardzo seksowny, bardzo taki pieprzowy, ciężki zapach, zupełnie coś innego niż świeże wakacyjne zapachy. To jest zapach wieczorowy, naprawdę taki mocno intensywny. Nie zawsze lubię takie zapachy, ale czasami lubię się tak, wiecie, lubię czasem coś innego spróbować. Jest taki, to jest taki zapach gorzko, taki ostry, gorzki, coś takiego. Wracając do Clinica, bardzo chciałabym Wam zrobić jeszcze test, może przy okazji jakiegoś Get Ready With Me Anti Blemish Solution BB Cream. Bardzo fajny, w kolorze jasnym, nałożyłam go sobie wczoraj i dobrze kryje i jest naprawdę jasny, mimo że jak się go wyciska z opakowania, to wydaje się dosyć ciemny, widzicie, i się bardzo leje, jest taki bardzo rzadki, zabieram go w ogóle na wakacje, bardzo się leje, jest ciemny, taki różowawy, ale jak go rozcieramy, to jego kolor się zmienia i on staje się jasny, w ogóle hit, zupełnie zmienia kolor, tak jakby te pigmenty w środku
pod wpływem właśnie rozcierania, pod wpływem ciepła się uwalniają i jest jasny naprawdę, także świetny. Nawet wczoraj go nałożyłam i wydawał się bardzo jasny na mojej skórze. Mam też w drugim kolorze i wykończenie na buzi jest ładne, także to też na pewno będę testować. Widzę, że mam tu jeszcze jedną rzecz z Too Faced, której Wam nie pokazałam. Paleta serduszkowa, czekoladowa, używałam już wiele razy. O, tak Wam pokażę. Używałam wiele razy. Natomiast nie jest to moja ukochana paleta. Zdecydowanie bardziej wolę kolory z dwóch poprzednich czekoladowych palet. Tą na pewno też zrobię w teście palet. Jeżeli chodzi o kolejne palety, mówiłam, że mam tego dużo. Beach Cosmetics. Zamówiłam sobie te palety. Każda kosztowała $15. Szczanek Soul, moja ukochana vlogerka. Przepiękna dziewczyna, cudowna. Też linkuję Wam na dole. Stworzyła w ogóle swoją linię rzęs, też je mam i też muszę je pokazać w końcu. Stworzyła paletę z Beach Cosmetics i z jednej strony mamy cienie, bardzo ładne. Zresztą na jej kanale znajdziecie już tutoriale z tą paletą. Pokażę Wam, jak stworzyć różne makijaże. A z drugiej strony mamy pomadki, jak widzicie, już używane. Także to będzie też, będzie test. Paleta jest taka bardziej kartonowa. I druga paleta jest Carly Bible, którą widziałam u Tomi z Izraela, jak byłyśmy w Paryżu. I ta paleta już jest bardziej rozświetlająca, taka z rozświetlaczami, z cieniami. I Carly na swoim kanale również pokazuje różne makijaże z użyciem tej palety. Też linkuję Wam jej kanał na dole. I na koniec kosmetyki Laura Mercier. Ostatnio byłam na takim krótkim pokazie, szkoleniu i dostałam od nich kilka kosmetyków. Przede wszystkim bazy. Używałam już kremu BB, natomiast średnio się u mnie sprawdza, nic nie kryje, więc u mnie jakby taki krem BB, który nic nie kryje, nie ma racji bytu, bo ja mam cerę problematyczną i potrzebuję jednak krycia. Natomiast mam tu dwie fajne bazy. Jedna to jest zwykła baza, taka klasyczna, a druga to jest baza rozświetlająca, którą kiedyś rekomendowała Szusz. Także będę sobie używać tych dwóch baz. Mam też paletę do konturowania. Jest prześliczna, widzicie tutaj te wzorki. I wygląda tak. Jest bardzo ciemna, tak się wydaje przynajmniej, że jest bardzo ciemna. Ma naprawdę mocno nasycone kolory. Tutaj jeden rozświetlający, jeden jasny, natomiast reszta jest bardzo ciemna. Muszę popatrzeć na YouTubie jakieś tutoriale, jeżeli chodzi o tę paletę, bo wydaje się bardzo ciemna. Jestem trochę przerażona. Natomiast poznaliśmy głównego makijażystę marki, Laura Mercier, i bardzo fajny chłopak, który współpracuje właśnie z Laurą, znają osobiście i dużo nam takich anegdotek opowiadał. Wszystkie w ogóle ich kosmetyki są w takich ciemnych opakowaniach. Kolejny produkt to jest puder, taki w kompakcie. Jest to puder transparentny. Następny produkt to jest Secret Camouflage i bardzo go chciałam spróbować i mam go w kolorze 3. To jest kamuflaż, jak sama nazwa wskazuje, do cery. Możemy mieszać kolory, nakładać na zmiany i je całkowicie przykrywać. Podobno Laura Mercier stworzyła kamuflaże po to, żeby zakryć swój trądzik, bo sama ma cerę problematyczną. Przynajmniej w młodości miała. Następny kosmetyk to jest Secret Concealer, ale już taki. Można go używać pod oczy i mam go w kolorze 2. Mam też produkt do brwi w kolorze Fair i to jest żel. Poleciła mi go Karolina Baszak i chętnie go przetestuję. W ogóle zrobię sobie też test kosmetyków Laura Mercier w całości, bo mam już ich bardzo dużo, żeby Wam tutaj pokazać. Marka jest dostępna w Douglasie, no natomiast nie jest tania, także warto sobie potestować i opowiem Wam o swoich doświadczeniach. I mam też dwa kosmetyki do ust z serii Velour Lovers Lip Color. I mam kolor Sensual i French Kiss. I kolor Sensual wygląda tak, jest nudziakiem. Bardzo fajne opakowanie, trochę z Berber mi się kojarzył. I kolor French Kiss, odcień różowy. Dobrze kochani, to już tyle. Tyle nowości, bardzo dużo jak widzicie. Piszcie mi na dole, co testować w pierwszej kolejności, jakie filmy dla Was nagrywać, a ja będę nagrywać. Na pewno też minki nagram ze Smashboxa, bo jest ich dużo. Laura Mercier, będzie też test. Too Faced, będzie też test. Smashbox. Jak widzicie, dużo marek, dużo testów nas czeka, ale to dobrze, jak wiecie, nagrywam codziennie lub prawie codziennie, uwielbiam dla Was kręcić, mam tu dużo kosmetyków do testowania. No i to tyle, zostawcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało, jeżeli mieliście któryś z tych kosmetyków, napiszcie mi na dole. Pa, pa kochani!